Hej! Hej, hej, witam was w kolejnym odcinku z serii Fable Zapomniane Opowieści. W poprzednim odcinku udało nam się odnaleźć wszystkie grzybki do zadania, uleczyć tego chorego chłopca. No i będziemy sobie dzisiaj kontynuować ścieżkę, żeby zebrać wszystkie części stroju bandytów, żeby dostać je do obozu Twin Blades. No i niestety zapisaliśmy sobie w takim miejscu, w którym niestety musiałam wszystko robić od nowa, bo... No bo wróciliśmy sobie do Dębowej Doliny, nie byliśmy tutaj w tym. Na początku, tylko trzeba niestety wszystko od nowa robić. Brawo, gro. Za twojego cudownego save'a. No ale trudno, no. Że mamy pierwszą część, budki. Budki gdzie? Tu są. Buty bandyckie. No i musimy zbierać wszystkie tam te części. O. Dostał. Lubię ten jednak łuk. Bardzo fajnie się to... No, nasz plan niestety już nie jest tak super. Coś lepszego by się przydało, ale... Prawdopodobnie znajdziemy coś... A kiedy to nie wiem. Nie wiem za bardzo. Dobrze, mamy kolejną część. No chyba do torsu to było. Tak, koszula bandyty. Co w baczułkach? Miksturki. O, ja cię kręcę. No i dlatego lubię, bo kurczę... Jeden strzał i... No akurat też żeśmy sobie... Nie trafili. No, tak to ten. Jednak trzeba się namęczyć, szczególnie z tą bronią. Już niezbyt. Miksturka, aha, z ręce musi, to chyba tam dodaje ten ileś tam punktów do dodania się, do zręczności właśnie. Spodnie bandyty, następna część. No, załóżmy. No i brakuje nam jeszcze dwie części. Kogo jest gdzieś? Nie. Ale jest więcej bandytów. Badziorów. Nie zawracajcie ze mną głowy. Ty. Przy łuku nawet trzy strzały nawet nie muszą być w głowę i dają radę. Kogo ty tam szukasz? Nie trafiliśmy sobie, a raczej ja sobie nie trafię.
mocniej są, no, no niestety, no. Następny, chyba następna część. Tak, bandana. Na kogo by tak czekać? Co to było? Dobrze. Nie skąd. Rękawice, no, czyli ostatnia część strojów bandyty. Dłonie tak. Załóżmy sobie. No, ciebie też będzie to bolało. Jeszcze nie, jeszcze w stanie. No wiesz. To fu. Te pieniążki. Wszyscy ciekawscy, co się dzieje, co się stało. A cóż to się stało? Nic, no no. O, potrafisz komba wyprowadzać. No. I szybszy jest. No tak, nie brońmy się. No tak. No kurczaki. No, stań sobie w miejscu ładnie, dziękuję. Co, jeszcze jeden jest, czy... Tak, jeden ostatni. O, trafiłam. Dobrze, już wszyscy na szczęście. No i mamy fiolkę zmartwychwstania. Oby dwóch aż trzy. Odblokowaliśmy sobie teleport. Hello, mate. Nice bandit gear. No dzięki. This here is Twin Blades camp. Once you're in for good. Nie bardzo. So feel free to get changed when you're inside.
Another one coming in, Joe. Open the gates. No dobra, dzisiaj się wam rozładę te beczki. Ej, tak by tam nic. Nic nie macie w tych beczkach. You've got to have a pass to get in. Hey, you're not going anywhere. Wait, there's a bloke in the tavern's got one. Practically lives there. No, my się potrzebujemy przepustki. Której niestety nie mamy. Psyt. No psyt, co tam psyt? Sprawdźmy sobie właśnie okolice odnośnie miksirbieków woli. Miksurka i skrzyneczka. Więcej sztuk złota. Są dwa sposoby na zdobycie tej przepustki. Możemy kupić od tego pana, bandytę, za 1000 sztuk złota lub no w tej tawernie wygrać z tym mistrzem gry. Nie wiem, czy mi się... No, słyszałam. Well, tell you what, you win a game of Guess the Edition, and it's yours. No, spróbujmy sobie wygrać. Nie wiem, nigdy właśnie... Of course, no bandit I have ever met has had the intelligence to win before. No, może nie będzie takie trudne, to... It'll be fun watching you fail. No. Mogę spróbować? Hello. Want to play Spot the Edition? Zauważ różnicę, tak. Zasady gry. Żeby wygrać zauważ różnicę, musisz przetrwać kilka rund w określonym czasie. Każda runda składa się z dwóch faz. Najpierw dostaniesz kilka przedmiotów do zapamiętania. Kiedy uznasz, że zapamiętasz te przedmioty, jeśli lewy przycisk myszy, zostaną one zakryte, a dodane zostanie inna rzecz. Gdy ponownie zobaczysz przedmioty, musisz zgadnąć, która z nich stanowi tytułową różnicę i wybrać go przy pomocy myszki i przycisnąć lewy przycisk myszy. Dobra, znamy już zasady. Z tego, co tu przeczytaliśmy te zasady, to nie brzmi za na jakieś trudne. Dajmy sobie ten minimalną stawkę. Minimalną jeden. Dobra, dajmy te ile 100 złota. Dobra, 120. Dobra, mamy hopsa, jabłko i osę. Rybka doszła. Mamy osę, książkę, drzewo i taką miksturkę. Miecz doszedł. Musimy 5 takich rund. Głowa, osa, drzewko, rybka i miksturka. Zaś miecz doszedł? Książka, but, drzewko, grzybki, głowa wilkołaka i takie dwie te czaszki. But doszedł? Jak nie? No, aha, może tylko żeśmy... Dobra, spróbuję jeszcze raz. Dobra, minimalną, co to nie jest ten. Mm.
You won the round. Aha, to 35 tęcza. Dobra. Czaszki? You won the round. Przepraszam. Dobra. You won the round. Nie, czy to szedł. Dobra. Kurczaki, co tu doszło? Czaszki, nie, pszczoły były. Drzewko nie było. Dobra. Miecz chyba. No właśnie. You won with a new best score. You're the first bandit I've ever seen with the brains to beat my game. In fact, are you sure you're even a bandit? Nie odpowiem wam na, nie powiem ci na to pytanie. Ah, well, never mind. I said you would win my pass if you beat me, so here it is. No, i w takim prostym sposobem zabraliśmy tą przepustkę do obozu bandytów, do tych dalszej części. Oh yeah. If you don't have a pass, clear off. Mamy. Looks like a valid pass to me. And you go. Let him through. No, otwórzcie nam. Kwatery elit dwóch ostrzy. Najczęściej w tych beczkach nic nie ma z tego, co... O, filotka. Zmartwychwstania. Przedarujmy sobie może te beczki. I tak samo jak w tamtej części obozu. Też są dwie... Cicho. Też są dwie możliwości. Looking forward to twin. Come to look at Twinblade's entertainment. No pewnie. Ain't they just lovely? Gonna be a fun party, alright. No, są dwa sposoby. Albo zabijemy tego strażnika i uwolnimy tych więźniów. No, albo pójdziemy do trzech tych zabójców, co tu siedzi przy ognisku, im zapłacimy, bo oni wykonają dywersję. I najprawdopodobniej właśnie tak zrobię, że zapłacę jednak. Nie chcę mieć całego obozu bandytów na głowie, żeby mnie goniła. Więc... No one appreciates the fine art. Z tobą pogadajmy. I notice you've been contemplating the gates into Twin Blade's quarters. Perhaps we could cause a diversion to draw out the reserve guards. The gate would be open for you then. No. Of course, such a risky endeavor would require adequate remuneration. No, to będzie kosztować się niestety. 2000 sztuk złota. Nice thinking. Come on, Hal. Dlaczego ten bandyta brzmi jak Makarow z Call of Duty Modern Warfare serii? Nie, ten sam aktor głosowy. No to, żeby takim sposobem odblokowaliśmy sobie wejście do samego tego namiotu, gdzie siedzi dwa ostrza. Good to see you, hero. Well done. The gate is open. You can go to Twinblade's area now. No, idziemy sobie. Zamek dwóch ostrzy. I've been waiting for you. O, czekali na nas. Stand back, lads! Twinblade wants a word with this little hero! Nagle wszyscy wiedzą, że kim jesteśmy, a wcześniej nie wiedzieli. Hmm.
said a guild puppet would come, and here you are. My blades have been dying to meet you. They haven't been fed for days. You don't look like much of a meal, though. Draw your blade, guild puppet. Let's see what you're made of. No, raczej tym razem twoje ostrze też się nie nakarmią nami. No dobrze, wyciągnijmy. Coś nie bardzo dobrze nam zaczęliśmy. No, Twin Blade, atakuj. No właśnie, jak on tak wbije te swoje ostrze, to wtedy możemy go zaatakować. I tylko wtedy. No. Takie dwa, góra może trzy, jak się nam cudem uda. No musimy też uważać, żeby ci właśnie z tyłu, ci bandyci nas nie... Oj, chyba żeśmy to stali troszkę. No, tylko raz ten. O, robi to coś na tobie? Chyba nie bardzo. O, właśnie coś dostaliśmy. O, swojego. Nie bardzo nam coś to, a raczej mi. No, dwa ciosy i... Dwa ciosy, tylko możemy wyprowadzić, a raczej go zranić dwoma ciosami. O, Twin Blade. Raz, dwa i tyle by było na to. Naszego ataku. No co tam, Twin Blade? O kurczaki. No, panie Twin Blade'cie. No, dostaliśmy od kogoś, coś. No, tylko dwa. No. Her past once again before her, Teresa's memories returned in a blaze of fire. Oakvale was burning. She watched in silence as the bandits tortured her mother, then turned to her with questions of the missing boy. She answered them only with a stare, and so their leader sliced out her eyes.
The raiders took the boy's mother and left Teresa alone in the forest. There she crawled for 3 days, blind and desolate, until she was found by bandits, Twinblade and his men. She began a new life of servitude among their clan. But the bandit king sensed her exceptional strength and power of will, and listened as she whispered dark prophetic truths in her sleep. Those who could never accept this small blind girl standing by their master's side did not last long. When they attacked, she killed them without mercy and without emotion. For this was her place in the world now. No, nasza siostrzyczka żyje. I've seen so many things. So much killing. So much dying. I've seen you, little brother. In a ring of sand and blood. An arena full of secrets. And I've seen the choice you'll have to make one day. Between the darkness and the light. Teresa! I'm sorry, Twinblade. Your path is alone now. All our paths are. But before I leave, brother, I have a present for you. For all the birthdays I've missed. A power that runs in our family. He finds you when you're sleeping and when the daylight fades. What are you waiting for? Finish it, or leave me alone. I'm dead anyway. I'm no one's king anymore. No i teraz mamy decyzję, albo możemy zostawić Twinblade przy życiu, no albo zabijemy go, no. No jest, oczywiście wiadomo, gramy dobrą postacią, więc nie zabiję go, zostawię go przy życiu. Widzicie, 50 sztuk złota. Nie budźcie tyle. Tego się. Ejku. Nic. Pięćset. Coś ciekawego w ogóle w tej skrzynkach było. Nie. Ale jakaś tam część tego złota, którą wydaliśmy na tych zabójców, nam się zwróciła. Zostawimy go, tak jak mówiłem. No, skończyliśmy sobie zadanie. 1000 nagrody w postaci 1000 punktów sławy plus 364. You're now renowned enough to use the scary laugh expression. You have reached familiar status. That was a very impressive victory, hero. But Maze has more news for you at the guild. I suggest you return here at once. You've received a new quest card. Maze czeka na nas w gildii. Ale zanim sobie porozmawiamy z Mace'em, piszę sobie. Na 8, tak, akceptuj. Jeszcze sobie sprawdzimy. Tak, mamy to. No nic, skończymy sobie tu odcineczek. W następnym odcinku będziemy zobaczyć, co Mace od nas chce. Odbierzemy sobie jakieś zadania,
dodamy sobie punkty. No, dostaliśmy trochę tych punktów doświadczenia. Dodamy sobie na umiejętności. No i tyle. No. I dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Możecie zostawić lajka, komentarz. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku z serii Fable Zapomniane Powieści. Cześć!